Witajcie w pierwszym odcinku mojego programu Tydzień w 7 minut. Dwa tygodnie temu odbył się prolog. Został dosyć przyjaźnie przyjęty, w związku z tym zdecydowałem się, że na stałe wprowadzę ten program i będzie on emitowany co tydzień. Zaczynamy od Policji. W minionym tygodniu odbyła się sesja Rady Miejskiej w Policach, choć jej program nie przewidywał żadnych ważnych i spektakularnych spraw, to na jedną rzecz zwróciłem uwagę i myślę, że jest ona warta podkreślenia. Otóż pojawiło się hasło budowy wytyczenia nowej drogi w Policach. Będzie to droga, która będzie miała charakter obwodnicy, będzie łączyła drogę dojazdową między Przęsocinem a Policach, a Policami z ulicą Tanowską i Rurową. Zatem będzie można ominąć wjazd do Polic od strony Mścięcina i dojechać bliżej osiedla od strony Tanowskiej, a jednocześnie mieć łatwiejszy dojazd do planowanej obwodnicy zachodniej Szczecina. Oczywiście w tej chwili jesteśmy dopiero w fazie koncepcyjnej. Rada Miejska przeznaczyła niewielką kwotę na właśnie takie prace koncepcyjne. Ma być m.in. zbadane możliwość budowy takiej drogi oraz ewentualne propozycje przebiegów. Moim zdaniem każda nowa droga jest wartością dodaną, każda nowa droga jest czymś pozytywnym dla rozwoju miasta. Dlatego podchodzę do tematu przyznam szczerze, dosyć optymistycznie i z dużym zaciekawieniem. Gdybym miał wskazać jakieś obawy, to chyba jedna jest tutaj szczególnie silna. Ta droga w jakiś sposób wpłynie na nasze funkcjonowanie, bo będzie przecinała las, do którego często chodzimy. Przecież połowa Polic ma do lasu ledwie kilka minut drogi. Może mieć to zatem wpływ w przyszłości na to, jak będziemy korzystać z rekreacji w lasach otaczających Policję. Zobaczymy. Jeśli chodzi o region, nie wydarzyło się nic spektakularnego, natomiast ja będę wracał do tematu, który już podejmowałem w poprzednim odcinku, mianowicie zachodnia obwodnica Szczecina. Nie będę się rozwodził zbyt wiele. Fakty są takie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowana jest do ogłoszenia przetargu tej obwodnicy. Czeka na finansowanie. I chyba finansowanie to jest tak naprawdę najważniejsza sprawa, bo deklaracje rządzących mówiły o tym, że obwodnica będzie sfinansowana ze środków krajowych. Natomiast w ubiegłym tygodniu przyszła informacja, że będzie na razie wstrzymane przekazywanie środków unijnych do Polski, a to moim zdaniem może mieć wpływ m.in. na plany ruszenia z budową zachodniej obwodnicy Szczecina. Zobaczymy. Należy być dobrej myśli, natomiast należy również pamiętać o tym, że trochę zmieniły się warunki. Mijający tydzień przyniósł wiele ważnych wydarzeń na arenie krajowej. Postanowiłem skupić się na właściwie tylko jednym, który jest mi najbliżej sercu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że ogłoszone zostały wyniki inflacji. Niestety inflacja rośnie. Oczywiście narracja rządzących jest taka, że no tak, niby inflacja rośnie, ale jednocześnie więcej zarabiacie, w związku z tym i tak możecie sobie więcej kupić. Przyznam szczerze, nie do końca kupuję tę narrację. Jest to rozpaczliwe szukanie jakichś argumentów przeciwko zjawisku, które jest bardzo niekorzystne dla gospodarki. Inflacja oznacza przecież drożyznę, a drożyzna oznacza to, że będzie nam się żyło gorzej. Niezależnie od tego, że w ostatnich latach rzeczywiście więcej zarabiamy, to trzeba patrzeć również na to, że więcej wydajemy, więcej kosztuje nas życie. Inflacja jest w związku z tym moim zdaniem zjawiskiem złym roku. Nie jestem dziś w specjalnie dobrej kondycji, a to bierze się z tego, że w sobotę uczestniczyłem w pierwszym kongresie Ruchu Polska 2050 w Warszawie.
Pojechałem tam, odbyłem, wziąłem udział w kongresie i wróciłem. W związku z tym po prostu jestem zmęczony. Niemniej chcę powiedzieć, że na kongresie wydarzyło się wiele rzeczy bardzo ciekawych i właśnie tej sprawie chciałbym poświęcić kilka słów. Kongres miał kilka celów. Po pierwsze, miał pokazać, że środowisko Ruchu Polska 2050 jest dobrze zorganizowane, świetnie się rozbudowuje. I rzeczywiście tak jest. Na kongres przyjechało mnóstwo ludzi. Teatr Palladium w Warszawie wypełniony był po brzegi. A Ruch Polska 2050 składa się z kilku elementów. Takim podstawowym, najważniejszym elementem jest stowarzyszenie Polska 2050, które prowadzi swoją działalność charytatywną, dobroczynną, rozwiązuje problemy wielu Polaków tam, gdzie zawodzi państwo. Stowarzyszenie, my mówimy o nim, że jest to serce naszego ruchu, działa bardzo prężnie, ma w tej chwili niemal 25 tysięcy wolontariuszy, 2200 członków, więc no jest to siła, która powstała ledwie rok temu, a już jest naprawdę bardzo znacząca. W Policach również jest bardzo silna struktura Stowarzyszenia Polska 2050. Ale Ruch Polska 2050 to nie tylko serce, ale również głowa. Jest powołany Instytut Strategii 2050, w którym pracuje kilkudziesięciu naprawdę wybitnych ekspertów w różnych dziedzinach życia. Instytut Strategie zapewnia nam wsparcie merytoryczne. Instytut tworzy programy, o których za chwilę powiem, a tych programów jest już kilka. Opracowuje wciąż następne, wypełnia przestrzeń Ruchu Polska 2050 programowymi propozycjami na przyszłość. Po co? Strategie są po to, aby Ruch Polska 2050, który oczywiście jasno deklaruje, że chce brać udział w konkurencji politycznej i w przyszłości brać udział w rządzeniu krajem, chce to rządzenie brać do ręki wyposażony w konkretne elementy. Nie na zasadzie walczymy o władzę, a potem zobaczymy co dalej, tylko ubiegamy się o poparcie, bo mamy konkretne pomysły i w momencie, gdyby Polska 2050 zaczęła rządzić lub współrządzić w Polsce, ma gotowe, konkretne recepty na to, jak zmieniać Polskę na lepsze. Ruch Polska 2050 to stowarzyszenie, czyli serce, to strategie, czyli głowa. Trzecim elementem naszego ruchu jest partia polityczna, Polska 2050 Szymona Hołowni. My nazywamy, że są to nasze ręce, czyli mechanizm, który będzie powodował sprawczość. Mamy wspaniałą grupę, która rozwija Ruch Polska 2050 w sferze społecznej, pomaga ludziom. Mamy Instytut Strategii, który opracowuje koncepcję i program wyborczy tego ruchu. I mamy partię polityczną, która będzie startowała w wyborach, przedstawiciele, które będą startować w wyborach i będą próbowali wdrażać postulowane przez nas pomysły po tych wyborach. Zatem Ruch Polska 2050, oczywiście z Szymonem Hołownią, który jest liderem tego ruchu na czele, jest coraz lepiej przygotowany do tego, aby brać udział w zarządzaniu Polską i ma konkretne recepty na to, jak tę Polskę dźwigać w dobrym kierunku. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. To był Tydzień w 7 minut. Pozdrawiam.